Na portalach internetowych spotkać można pseudoopinie twierdzące, że jedzenie z puszek jest szkodliwe dla zdrowia. Opinie te wyrażane zazwyczaj przez portalowych głupków, chcących dowartościować się wypowiedziami w sprawach, o których nie mają zielonego pojęcia, nie trudno zweryfikować choćby poprzez oglądanie programów telewizyjnych poświęconych nauce. Wyższość opakowań metalowych nad szklanymi dobitnie wykazał m.in. program Galileo. Udowodniono, że konserwy w słojach szklanych dość szybko tracą wiele walorów odżywczych, co jest wynikiem działania światła. W konserwach blaszanych wartości te zachowane są przez bardzo długi czas. Puszki blaszane nie tłuką się tak jak słoiki. Program ten obalił także mit o szkodliwości zawartego w warstwie ochronnej bisfenolu A, wskazując, że aby on negatywnie zadziałał na organizm człowieka, trzeba by zjadać kilkadziesiąt konserw dziennie przez bardzo długi okres czasu. Skoro wiemy już, że przechowywanie żywności w puszkach nie szkodzi zdrowiu, a walory odżywcze zachowują się lepiej niż w słoikach, pora zamówić zamykarkę. Obok znanej z poprzednich filmów zamykarki, aktualnie na rynek została wprowadzona zmodernizowana wersja poprzedniczki. Zamówiona maszyna przesyłana jest w bezpiecznym opakowaniu. Maszyna wyposażona jest w osprzęt niezbędny dla normalnego użytkowania. Otrzymujemy więc dźwignię do mechanizmu podwijania i zaciskania pokrywy puszki i klucz do blokowania podstawy puszki po wyregulowaniu jej wysokości i wymiany tarczki dociskowej na inną średnicę. Po zablokowaniu wałka, na którym mocowana jest tarczka dociskowa, przyciskiem i otrzymanym kluczem odkręcamy jedną tarczkę i zakręcamy tarczkę o innej średnicy. Wysokość stosowanej puszki ustawiamy poprzez zwolnienie blokady podstawy i ustawieniem jej wysokości na skali. Jeśli nie znamy wysokości produkowanych puszek, możemy ją zwyczajnie zmierzyć, a następnie ustawić na skali i zablokować, dokręcając kluczem śrubę blokującą. Włączenie i wyłączenie maszyny dokonuje się wyłącznikiem z dwoma przyciskami. Maszyna pozwala na zamykanie puszek jednym ruchem dźwigni, co znacznie usprawnia pracę. Należy pamiętać, aby ruch dźwigni podczas zamykania wykonywać we właściwym kierunku. Pomylenie kierunku ruchu skutkuje uszkodzeniem dekla i puszki, a taka konserwa nie nadaje się do przechowywania. Dzieje się tak dlatego, że każda z dwóch rolek dociskowych wykonuje inne zadanie. Pierwsza podwija kołnierz dekla puszki, a druga dociska, tworząc ciasne, szczelne zamknięcie. Kształt nacień na rolkach jest więc dostosowany do wykonywanej pracy i jest niezwykle precyzyjny. Maszyna po doposażeniu w odpowiedniej średnicy tarczki dociskowe pozwala na zamykanie puszek o różnej średnicy i różnej wysokości. W puszkach możemy przechowywać różne rodzaje przetworów. Oprócz mięsa doskonale przechowują się wiśnie, borówki, maliny. Doskonale przechowują się także gotowe do spożycia dania. Wykonane z dziczyzny pulpety w sosie, grochówka, bigos czy kasza z mięsem
świetnie sprawdzają się podczas wypadów na polowania, na grzyby czy w wakacyjnych wędrówkach. W swojej wieloletniej praktyce miałem okazję posługiwać się różnymi rodzajami zamykarek. Z całej plejady tanich, bo produkowanych w stodołach i garażach na archaicznych tokarkach i z byle jakiego materiału, nie sprawdziła się żadna. Aktualnie pracuję na maszynach pokazanych w tym filmie i zapomniałem, jak puchną, a następnie wybuchają puszki, opryskując wszystko wokół śmierdzącym mięsem.